Cześć wszystkim, witam was w kolejnym materiale na kanale, w którym pokażę wam samochody, które ukażą się w GTA Online w najbliższych tygodniach. Aktualnie pojazdy są ukryte w plikach gry, no nie są jeszcze niestety dostępne dla graczy. Dojdzie ich 6 i są to 3 sportowe klasyki, 2 to są super samochody, a jeden jest to samochód terenowy. No i może zacznijmy od super samochodów i od Wagnera, który myślę, że jest najlepszym pojazdem z tych wszystkich, które mają zostać dodane. Co do Wagnera, myślę, że poważnie zagrozi topowym super samochodom, ponieważ ma kosmiczną przyczepność. No i bardzo dobrą zwrotność, co jest wynikiem między innymi konstrukcji tego nadwozia, który ten samochód posiada. Samochód tak trzyma się drogi, że nawet celowe wprowadzenie go w poślizg jest no, po prostu nie lada wyzwaniem. No i wydaje mi się, że pod tym względem pojazd na pewno będzie topowy. Dodatkowo pojazd ma bardzo dobre przyspieszenie, więc na pewno zagrozi na krętych trasach takim pojazdom jak na przykład Nero. No i ja osobiście będę tego pojazdu najbardziej oczekiwał. Drugi samochód to jest Ocelot XA21 i może nie zachwyca pod względem osiągów tak bardzo jak Wagner, ale bardzo podoba mi się stylistyka tego samochodu, między innymi jego dynamiczny spoiler. No jeśli chodzi o osiągi, no to myślę, że jego największą zaletą będzie prędkość maksymalna, ale jednak pojazd na pewno będzie odstawał od topowych super samochodów. No to przechodzimy do jedynego samochodu terenowego w tym całym update'cie, a jest nim Heavy Night Shark. Jest to pojazd tworzony nie dla osiągów, ale dla dopełnienia dla tych wszystkich pojazdów bojowych, które zostały do gry dodane. Night Shark ma m.in. karabiny maszynowe umiejscowione z przodu tego pojazdu oraz ma możliwość podczepienia m.in. działa przeciwlotniczego, co w połączeniu da bardzo mocny pojazd militarny. No i dodatkowo będziemy mieli możliwość opancerzenia szyb, które dodatkowo będą chroniły gracza przed obrażeniami. Przechodząc do naszych sportowych klasyków, zacznijmy od prezentacji Cheetaha Classic. Ostatnio tych pojazdów z nazwą Classic pojawiło się w GTA Online dość dużo. No jak dla mnie nic nadzwyczajnego, ten pojazd nie będzie pokazywał, będzie to kolejny średniak w tej klasie. Jedyne co mi się podoba to stylistyka rodem wyciągnięta z tamtych czasów, kiedy to samochód był produkowany. Podobają mi się również dynamiczne reflektory i właściwie to jest tyle rzeczy, które mi się podobają w tym samochodzie. Jedyne pod jakim względem ten samochód będzie mógł zachwycić no to tuning, ale to zobaczymy dopiero po premierze. Kolejny klasyk jest bardzo specyficzny i ten samochód nazywa się Ocelot Ardent. No i same osiągi to nic nadzwyczajnego, ale samochód ten wyróżniają dwie lufy karabinu umiejscowione z przodu tego pojazdu. No i dodatkowo pojazd ma dynamiczne reflektory, co mi się bardzo podoba w tych starszych samochodach. Ale tak poza tym nic szczególnego w tym samochodzie zauważyć się nie da. Ostatni klasyk nazywa się Torero, no jest to kolejny pojazd, który z osiągów nie pokazuje nic, czym by się wyróżniał od innych samochodów w tej klasie. Jednak podoba mi się stylistyka tego samochodu i możemy tutaj liczyć na jakiś dobry tuning. Jednak mimo wszystko pojazd w mojej opinii nie jest warty zakupu. No i ogółem podsumowując te wszystkie trzy nowe klasyki, no to będą to średniaki, które na pewno nie przebiją topowego samochodu w tej klasie. No czyli Turismo Classic, także no i polecałbym kupna tych samochodów, jeżeli ktoś myśli o wyścigach. No i to tyle ukrytych samochodów w plikach gry, jak widzicie jest ich 6. No i w sumie nie mam pojęcia w jakiej kolejności będą publikowane te samochody, dowiemy się to dopiero w czasie. No można tylko przewidzieć, że będą dodawane po 2 co tydzień we wtorek, no bo zawsze we wtorki wychodzą update'y. Na pewno najlepsze pojazdy to będą Wagner i Night Shark, no i polecam ich kupno jak tylko się pojawią w GTA Online. Ale niestety do tego czasu jeszcze musimy troszeczkę poczekać. A jeśli chodzi o ten materiał, to już właściwie tyle. Jeżeli wam się przydał lub spodobał, no to mam nadzieję, że pozostawicie łapę. No tym bardziej, że kiedy to nagrywam jest 3 w nocy, także mam nadzieję, że no taką zwykłą łapeczką mi się odwdzięczycie. No i my widzimy się w kolejnym materiale, także do zobaczenia wszystkim, cześć!